Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyznać dziedzinę funkcji f, jeśli no i tutaj znów w każdym zadaniu mamy ułamki. To oznacza, że musimy pamiętać, że z definicji ułamka wiemy, że w mianownik nie może się równać 0. Zatem korzystamy z tego tutaj i mamy. Dziedzinę funkcji. To wszystkie liczby rzeczywiste za wyjątkiem elementu. I ten mianownik, dlaczego nam, dla jakich liczb nam się będzie równać 0? No jak będziemy mieć minus 1 do potęgi drugiej, to będziemy mieć 1. 1 odjąć 1 to 0. No i tutaj, jak również podstawimy 1, no bo 1 do potęgi drugiej to wciąż 1, minus 1 to 0. Czyli dziedzina funkcji to wszystkie liczby rzeczywiste za wyjątkiem elementów i zaczynamy wypisywanie od elementu najmniejszego minus 1, 1. Tu już jest trudniej policzyć w głowie, więc zapisujemy sobie, że mamy. Dziedzina funkcji to wszystkie liczby rzeczywiste za wyjątkiem. No i piszemy sobie 4x kwadrat. Minus 9 nie mogą się równać 0. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To na co dzielimy ląduje nam w mianowniku. I pierwiastkujemy, bo robimy działanie odwrotne do potęgowania, tak abyśmy mogli wyliczyć x. I jak mamy kwadrat, to tak jak było w przypadku tego, mamy dwie odpowiedzi. I to nie może równać się 3 drugie. I nie może się równać minus 3 drugie. Bo jak jedno i drugie wrzucimy w mianownik i do kwadratu, da nam to 0. Tu się już nie zmieści, więc wygumujemy i wpisujemy. Od najmniejszego możemy tu jeszcze wyciągnąć całości. Czyli będzie to minus 1 cała i 1 druga oraz 1 cała i 1 druga. Ok, no to lecimy teraz tu. Dziedzina funkcji to wszystkie liczby rzeczywiste za wyjątkiem. No i tutaj robimy dokładnie tak samo. 16 minus x kwadrat nie może się równać 0. Minus x kwadrat nie może się równać minus 16. Zamieniamy znaki na przeciwne i mamy x kwadrat nie może się równać 16. Pierwiastkujemy, otrzymujemy dwa wyniki. Że x nie może się równać 4 i x nie może się równać minus 4. I od tego mniejszego do rozwiązania. Minus 4 i 4. No to teraz tutaj. Dziedzina funkcji, jedno a to samo. Zbiór liczb rzeczywistych, za wyjątkiem elementu. 25 minus 4x kwadrat nie mogą się równać 0, minus 4x kwadrat nie może się równać minus 25. Zamieniamy znaki na przeciwne. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Ok, no to pierwiastkujemy. i x nie może się równać 5 drugich i x nie może się równać minus 5 drugich. Zaczynamy od tego mniejszego elementu, no i będziemy tutaj jeszcze wyciągać z całości. Czyli nie może się to równać minus 2 całe i 1 druga oraz 2 całe i 1 druga. Dziedzina funkcji r odjąć. I mamy. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dzielimy. To, na co dzielimy, wskakuje nam w mianownik. I pierwiastkujemy. X nie może nam się równać. 3, 8. Oraz x nie może nam się równać minus 3 ósme. I od najmniejszego element minus 3 ósme. No i 3 ósme. Dobra, widać już koniec. Ostatni podpunkt. Czyli nasz x nie może się równać 3 i nasz x nie może się równać minus 3. Element minus 3. 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.